wszystkim, co jest, witam was w dzisiejszym filmiku. Tak długo czekałam na ten dzień, kiedy w końcu będę mogła zacząć nagrywać ten vlogmasy. Ja dzisiaj przychodzę do was z pierwszym vlogmasem na kanale. Yes! Jeżeli ktoś jeszcze nie zauważył, to coś się zmieniło. Oczywiście chodzi o to, że jest tutaj z nami mój miś. Tak naprawdę to staram się trochę upgrade'ować to moje tło YouTube'owe i znalazłam te przepiękne lampki, które po prostu musiałam kupić, bo jak je zobaczyłam, to od razu się w nich zakochałam. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Wiecie, to jest śmieszne, że na tym tutaj czymś pisze po polsku, że to jest diadem. Także możecie mnie nazwać królową bałwanów. Idealnie. Są też z nami renifery! Jej! Mamy dzisiaj aktualnie 31 listopada, tak wiem, że to jeszcze nie jest 1 grudnia. 1 grudnia zaczyna się bardzo i to bardzo dobrze. W mojej rodzinie jest taka tradycja, że co roku zapraszam kilka osób na pieczenie pierniczków. W tym roku zaprosiłam 6 koleżanek, ale tylko 4 z nich będą mogły przyjść. Dla wszystkich 6 mam prezenty, które muszę oczywiście zapakować. Żeby dawać prezenty, muszę najpierw być Mikołajem. Moja misja na dzisiaj to spakowanie prezentów. Jest godzina coś około 20. Mam nadzieję, że też te prezenty, które kupiłam, dadzą wam jakiś pomysł na to, co wy możecie kupić swoim znajomym. Jest mały problem, że ja kompletnie nie potrafię pakować prezentów i boję się, co mi z tego wyjdzie. Ja nie będę przedłużać i zapraszam was do oglądania. Chwila. Jeszcze jedna mała rzecz. A jeżeli chodzi o vlogmasy, to postaram się je jak najczęściej nagrywać. Myślę, że to będą jednak takie tygodniowe vlogmasy, bo jak ja spędzam 3/4 mojego dnia w szkole i 1/4 na uczeniu się w domu, to nie mam pojęcia, co ja mam wam pokazywać. Postaram się zrobić to tak, żeby było jak najfajniejsze i jak najbliższe do oglądania. Tak jak już mówiłam, mam 6 prezentów do spakowania i mam nadzieję, że uporam się z tym szybko i że to nie zajmie mi kilku godzin. Myślę, że możemy zaczynać. Ludzie, brak słów. Usiądę sobie tutaj i muszę wam po prostu poopowiadać, co się właśnie stało. Wszystko było super, zaczęłam nagrywać, to robienie miałem prezentów i tak dalej. I patrzę, zaczyna mi się rozładowywać bateria od aparatu. No to na szczęście mam drugą baterię, więc od razu ją wymieniłam, a tą chciałam podłączyć, żeby się oczywiście ładowała. Podłączyłam ją, uwaga, tutaj. Czyli obok moich drzwi. No ale oczywiście ja zapomniałam, że ona tam jest potem i otworzyłam tak drzwi mocno, że ta ładowarka wypadła i zepsułam adapter. Od razu przestałam nagrywać, bo jako, że mam do mnie przyjść jutro koleżanki, to nie chcę zmarnować tej baterii, którą mam teraz. Przestałam nagrywać to pakowanie prezentów. W międzyczasie poszłam do mojego taty, który jakoś mi ten adapter naprawił. Nie mam pojęcia jak, ale go naprawił i działa. Także bateria mi się ładuje. Na szczęście nagrałam, jakie prezenty im kupiłam, zanim to spakowałam, więc przynajmniej możecie to zobaczyć. Zepsułam adapter, a to miał być taki superowy filmik. Tak wygląda moja podłoga po pakowaniu tych prezentów. Ja muszę teraz wszystko posprzątać. Postaram się wam teraz tak szybciutko pokazać to, co spakowałam. Tutaj mam pierwszy prezent, który jest właśnie dla Lei. I do tego mam takie fajowskie, przynajmniej według mnie, spineczki, żeby właśnie dać do prezentu i jest napisana tam Lea, czyli będzie wiadomo, że to jest prezent dla Lei. Kolejny prezent jest dla mojej koleżanki Sally. Prezent dla drugiej Lei. Prezent dla Mod. Prezent dla Chloe
I ostatni prezent dla trzeciej Lei. A tak, to imię we Francji jest bardzo baj, to bardzo popularne. Jeszcze raz przepraszam was za to jakieś światło, mnie to po prostu, ach, okropne jest, takie żółte. Ale wiecie, to są vlogi, jak chcę to tak na luzie robić, tak kompletnie naturalnie, bez żadnego przygotowania, nie wiem, jakie jest światło, tak dalej. Nie obchodzi mnie to, po prostu chcę nagrywać te vlogmasy, takie trochę update z mojego życia, tego jak się przygotowuję do święta, bo uwierzcie, te święta będą wyjątkowe. A co do tego jeszcze, że mam taki trochę średni dzień dzisiaj, zapisałam sobie obudowy na telefon. A to była moja ulubiona obudowa. Smutek. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Może to nie jest grudzień, tylko właśnie 30 listopada dzisiaj, ale postaram się wrzucić wam ten filmik 1 grudnia, jeżeli mi się uda. Mam nadzieję, że ten filmik wam się podobał. Zapraszam was na mojego Instagrama jak zawsze, bo myślę, że w grudniu będę tam jeszcze bardziej aktywniejsza niż zazwyczaj. Zapraszam was też do zasubskrybowania kanału, jeżeli ten kanał ciebie interesuje. Do zostawienia łapki w górę, bo wiesz, to naprawdę mnie motywuje. I jak zawsze życzę wam miłego poranka, miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru. Widzimy się już w kolejnym filmiku i cześć! I jeszcze mała prośba, jakby ktoś nie zauważył, to tutaj jest ze mną mój przyjaciel, czyli mój mikrofon. A jeżeli macie jakieś pomysły w piosenek, które mogłabym zaśpiewać, to oczywiście wpiszcie w komentarzu.